Tak jak obiecałem, byłem grzeczny. Jak widzicie, troszeczkę czasu minęło, ponieważ sobie siedziałem i liczyłem pesos amerykańskie, nasze dukaty żydowskie, szekle leciały, ja pożyczki spłacałem, trochę state'ów porobiłem, trochę prowincji ekonomii poogarniałem, prowincje pokorowałem. Generalnie szczęście, radość i dostatek, z tym, że już powoli skończył się akurat truce i oni już zaczynają robić koalicję na nas. Chociaż było bardzo blisko, żeby Malaka wyszła z koalicji, robiłem co mogłem, ale ona niestety dalej. Pierwsze co skończył się truce, zaraz zrobi koalicję. I prawdopodobnie Delhi zaraz wejdzie, bo to jest prawie minus 200. Dlatego wpadłem na pomysł, że przeatakujemy tego gówniaka, który ma sojusz z Delhi. I tak byłem grzeczny i zacząłem odcinek od imperializmu. Powinienem zacząć od Awe. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, nam się kable poplątały. Przybyłem ku górze i soczystym komentarzu, to jest Europka USA 4 ze wszystkimi delczekami na Ironmanie. Gdzie robimy dwa achievementy, jeden już dawno zrobiony, drugi wydaje się być odległy, jak nie powiem co. Ale spokojnie, damy radę. A kolonizowałem sobie, tu wszystko już pokolonizowane jest, tu powoli wbijamy do tej Indonezji, tam gdzie mieliśmy i tu już sobie zostaniemy na dużej Australii, sobie skolonizujemy inne pierdoły. Nie wiem, czy do Ameryki będziemy chcieli wbijać, jakoś na razie trzeba tu handele wzmocnić. Także dochód, jak widzicie, już stabilny, 30 dukatów, tylko teraz trzeba włączyć z powrotem utrzymanie armii. Pożyczki mamy dwie, ale muszę wziąć kolejne pożyczki, bo muszę przyjąć technologię. Z 2000 dukatów, muszę ile pożyczek chwycić, no bo muszę militarną przyjąć. Także łapiemy jedną pożyczkę. O kurwa. No dobra. Wprowadzamy drukarki. Patrzcie, jak to się ładnie rozniosło, ale i tak jest za mało. Przy okazji bierzemy militarną technologię, nice. Zmieniamy sobie jednostki, czy co my tam mamy pozmieniać. I od razu pojadamy wojnę, żeby Delhi nie weszło do koalicji. Czekajcie, ja tu gdzieś miałem jeszcze nawet, załączałem edykty, żeby to jak najszybciej się rozprzestrzeniało, żeby jak najtaniej było, ale widzę, że niewiele to pomogło. Zmniejszamy tempo na czwóreczkę, a przy okazji się gówniak zaraz zanektuje. No i atakujemy tego. Tu Delhi oczywiście odpowie, my Delhi osobno wzywać nie chcemy, my chcemy uniknąć też wszystkich sojuszników Delhi, dlatego atakujemy tego gówniaka. Ty, oni w ogóle mają tych Sikhów religię, spoko. Mewar nam pomoże, Ayutthaya nam nie pomoże, bo jest w debecie i jest distant war, a Manchumpur nie odpowie, bo walczy w innej wojnie. Ja mam w ogóle sojusznika Manchipura. Ty, a ktoś chciałby dać mi jeszcze sojusz, tak profilaktycznie? Jak teraz Delhi wejdzie do koalicji przez te kilka dni. Dobra, udało się. Udało się. Masakra. No trzech razy sztuka z Transaksonii. Ona oczywiście nie odpowie, ale żeby koalicja mi nie powiedziała wojny. Dobra, go to Talenkrieg, go to Talenkrieg. Mewar całkiem solidny się zrobił, ale on i tak jest głównie chłopcem do bicia. Trochę się boję armii Delhi, ale będziemy mieli technologiczną, militarną przewagę. Znaczy, technologię militarną będziemy mieli przewagę. Dobra, go, bo zając przymula. No i znowu wojna. No człowiek chciał posiedzieć, po pieniądze porobić i znowu wojnę wypowiedzieli. Oczywiście fokusujemy się na Delhi. Go to Talenkrieg, lecimy. A, stała się bardzo przykra rzecz. Zginął nam król i tymczasowa ameba przejęła władzę. 4-1-0. Ja nie wiem, w ogóle jest konsort 3-1-5. On jeszcze jako tak otrzyma rachubę, ale i też jest dramatycznie. Także jeżeli chodzi o władców, to mamy fatalną sytuację. Po prostu fatalną. Weź wyślij dyplomatę tego Malaki, bo ona jest irytująca. Już tam dawno nic nie podbijałem w tym rejonie. Oni cały czas uznają mnie za zagrożenie. No to jest dramat. I powoli też trzeba będzie jakoś myśleć, jak się dostać do tych Londynów. Bo w sumie Londyn musimy podbić. Nie wiem, że to może się wydać dziwne, ale musimy podbić Londyn. W sumie tu jest fort, tu nie ma żadnych fortów, nie? Nie ma żadnych fortów. To w sumie po co wy naokoło lecicie? Ameby kochane. Tu generał będzie potrzebny. A nie mam punktów militarnych. Ha! Zarąbiście. O kurwa, 23 tysięczny stack. Retreat! 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 Wujrat wszedł w koalicję, no zarąbiście. Pokaż farmlancy, zajebisty fort. Zarąbisty fort, ziomek. Brawo, brawo, brawo. O, no i... Czy ja chcę dyscyplinkę i siege ability, czy dalej chcę pieniążki? Dajmy tę dyscyplinkę i siege ability. Pieniążkowo się ogarnęliśmy. Także myślę, że będzie spoko. Z takim musimy, jak my armiowo wyglądamy, 43. No tu trzeba będzie uważać. Przynajmniej, że oni mają lepszą armię od naszą, bo ktoś wpadł na pomysł, że lecimy full kolonizacja. Więc trzeba uważać. Trzeba mega uważać. Wyłomów nie robimy, bo mi trochę szkoda punktów militarnych. Oni są do tyłu jedną, nie? 12, 13. Okej, okay, nice, 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 nice. Nice, okej. Okay.
poszliście tego gówniaka. W sumie, tak, dobrze robisz, że oblegasz tego gówniaka, jakby co to War Score będzie zabezpieczony. Z tym manipurem nie chcemy Royal Mariaży, bo on w razie czego jest do usunięcia, to jest mały gówniak w sumie. Niewiele znaczy. No i niestety armię Staki musimy trzymać obok siebie, bo jest niebezpiecznie. Mewar imperialistyczny chce dla siebie prowincję, spoko. Od Deli przede wszystkim chcemy pieniądze, pieniądze War Repsy. War Repsy byłyby od Deli genialne. To by nam mega pomogło. Spróbujemy coś takiego wyrzucić od nich. Tu się ulewamy na dwa forty potem. Albo w sumie już dwa oblegamy. Question of... spoko, ja cię zaraz zaanektuję i będzie po sprawie. Wiem, że straciłem fort, ale nie ma żadnego problemu. Zaraz się sprawa ogarnie. Ty nie zdobyłeś tego, Jezus, ci tu przyleźli. Fuck. No nic. Muszę jakąś jedną dobrą kontrolną bitwę stoczyć, żeby zobaczyć ich statystyki, jak one wyglądają. Wiem, że mogę wedżerze sprawdzić, ale to tam. Co my oblegamy? Wzgórza i lasy tropikalne, okej. Okay. Dobra, padły lasy. Przejdziesz tu, przejdziesz tu. Chodź tutaj, zobaczmy. Gdzieś tu herbatę będziemy robić, spoko, nice. Wy oblegacie forty, wy mi na kolejny fort. Czekaj, czy są już nowe forty? Nie. Nic nie budowałem, bo nie było mnie stać. Cały czas też muszę zrobić to centrum handlowe za 1000 dukatów. Tam jest jakiś event. Mam nadzieję, że ten event sprawi, że dostanę kolejne 50 tysięcy dukatów. To bym zainwestował. W sumie... A, nie przejdziesz. Zarąbiście. Ten fort mnie blokuje. A tu przejdziesz? Czy nie przejdziesz? Zarąbiście. Okej, okay, stoimy, czekamy. Na spokojnie. Tylko, że tu nie ma generała. A ten ma w siege'u. Weźcie, zamieńcie się miejscami. Weź tylko tutaj. Okej, okay, kolejny fort straciłem, spoko. Ale fokusujemy się na Deli, żeby jak najszybciej Warscora z nimi nabić i z nimi osobno spisować. Jak dobrze pójdzie, to może jakiś inny sojusznik tam. Od razu wszedł ziomek z siege'em i od razu padli, nice. Dobra, rozsuńcie się na dwa kolejne forty. Ty zdobywaj te pojedyncze prowincje. Jeżeli oni się skupią na mewarze, spoko. Spoko, 10 rzeczy ty Messi. Okej, okay, nice. A, był evencik i dostałem raz jeden stabilności, a raz sam zbustowałem jeden stabilności. He, a czekajcie, jak wyglądałem Royal Mariaże? Daj mi Royal Mariaż, bo jest większa szansa na dziedzica. Jeszcze może zanim cię zanektujemy, to niech nam wejdzie ten bus za... Może będzie lepszy dziedzic, to postaramy się, żeby dziedzic trzeba władzę. Dobra, to ta armia asekuruje oblężenia. O, widzę, że papet to odbija, przyjmiemy tą armię. Pomoże z cesarzem? Czy ja dobrze widzę? Co kurwa? Jak pomoże jest cesarzem? Jak Pomerania może być cesarzem? Pierwszy raz coś takiego widzę, okej, okay, dobra. O właśnie, ziomek, ty to oblegaj, choćby nie wiem co. Mewar, skup się na tym, skup się, patrz, tam, dobrze, stój, oblegaj to. Uff, dobra, nice, chyba się zrozumieliśmy. Kurde, kręcą, nęcą, dobra, jakby w razie czego jesteśmy blisko siebie, możemy sobie pomagać. Ten uciekł przytomnie, dobrze, uciekaj. Ty to oblegaj, dobra, zdobył to, nice. No już widzicie, już Warscore powoli leci, więc jakby się jakieś brzydkie rzeczy działy, to można spierdzielać z tej wojny. A my się wbijamy w Deli, żeby Warscore od Deli nabić, okej? Okay? Integracja w Chandu, dobra, nice, tu forty padły, prestiże. A my tu... O kurwa, dobra, trzeba uważać, daj te 6000, te 6000... Ja mam co z wami zrobić, chodźcie tu po prostu. Okej. Okay. Wy żadnego fortu nie mieliście, o kurde. Patrzcie, to te ziemie, które anektowaliśmy, ani jednego fortu. Zero, kompletne zero. Ale to jest głupie. Czy są tu jakieś fajne state'y do zrobienia? Berererer, to jest tu? Bo jak anektujecie, to macie darmowe state'y. A, darmowe state'y w berererer. Okej, okay. Darmowy state'ik. Sof Sindh to jest tu, nie? Ta, to tego będziemy musieli skorować. Anthara, darmowy stajcik. Nie znam się na tego geografii Indii. To jest tu, to będziemy musieli skorować. To nie. Okej, okay, tu obleganko. Forty może robić wyłomy? Nie, szkoda punktów na wyłomy. Ty, ziomek, ile ty masz tych? 16 lat. No beznadziejnych mamy władców, beznadziejnych, no ani razu nie mieliśmy tak naprawdę dobrego władcy, oni tu razem stoją, dobra, to wy sobie stójcie. 6000 możemy, nie, chodź tu, a ty nie przejdziesz. Chodź tu, o cykl. Czekaj, masz ten fort padnie. 13 warscora. Czy ja chcesz coś się tu wbijać? Parlance, ale bym musiał zablężenie, chociaż... Dacie radę? A, ty nie, czemu ty nie przejdziesz? To jak ja tutaj wszedłem, że ty nagle nie możesz przejść? Co?
Serio, mechanika fortu według mnie jest tak popsuta. Przecież ta armia tą samą drogą przeszła tu i tu weszła. What the fuck? A tak przejdziesz? Nie, naokoło. O kurde. Nie zdobędziesz tego fortu, nie. Tak oni mogą się w tą armię wbić. Masakra. 3-3-4. Chwalmy pana za 3-3-4. Niech to będzie dobry generał, w sensie dobry władca. Gdzie jest lista szpiegów kajzerowskich wspierających kanału, że tak powiem? Gdzie wy jesteście? O, bardzo dobry. Bardzo dobry. Roman, cyk, cyk, cyk. Damy go potem jako generała. Konsort jest jeszcze gorszy. Jak ten dorośnie do 15 lat, damy tego jako generała, tego tymczasowego. Może mu się umrze. Dobra, oni uciekli. Teraz fort padł, zarąbiście. Dobra, nie goń ich, bo tu jest kolejne 17 tysięcy, nie ma sensu. Dawajcie na stolicę. Stolica pomoże. Ja to Talen Creek. Pornubar padł. Fuck. Niedobrze. A, koalicjonen. O, Risa w koalicję weszła. Niesamowite. Ja, koalicjonen. Zaraz jeszcze więcej będzie koalicjonen. Okej, okay. ty. Koło siebie stójmy. Saratagon. Nie! Porty padają. Nine, Warscore spada. Ziomek, masz jeden cel, ty masz tego fortu tam pilnować. Ja się resztą zajmę, zaufaj mi. Będzie dobrze, ziomek. To jest mały garnizon, nie? Tu by wypadało wbić. Ale my chciwie oblegamy. Dobra, daj te dwie armie. Ze stolicy nie zejdę, ale z tego możemy zejść. Chodźcie, wbijemy się. No, patrzcie jak przytomnie spierdziela, patrzcie jak spierdzieli. Okej, okay, dobra, to ja wracam. Ja wracam na oblężenie tego. Wbrew pozorom to nie jest łatwa wojna, dlatego jest tyle pauzowanka. Spokojnie, nie denerwować się. Ta malaka wyszła z tej koalicji, czy nie? Trzymaj tam dyplomatę. Trzymaj, mów im, że my nic nie podbijamy. Ile to jest agresyjnej ekspansji? 48, oni już dawno powinni wyjść. Jakbym zrestartował grę, to by pewnie wyszli. Dobra, zdobyty fort, 20 warscora. O kurwa. Ale chcę od ciebie też prowincję. Przede wszystkim to chcemy. To bardzo chcemy, tą prowincję. Bo nas łączy z Birmą i to jest centrum handlowe. Jedną prowincję od nich tylko zabiorę. Jedną. Dobra, ale jak padnie stolica, trochę więcej warscora będzie. No właśnie, nice. Tu są trzy forty obok siebie. Nie wiem, co za geniusz to stawiał. Czy my chcemy tam iść na północ? Możemy pójść tym generałem. A tu nawet generała nie ma. O kurde. Daj generała. Niech będzie... Proszę bardzo. W Siege'u, proszę, w Siege'u. 6 w Siege'u, nawet 7 może być w Siege'u. No, ty, dobry generał. Nice, dobra, lecisz, nice. Obleganki, obleganki. Tu żadnych fortów nie mam, puste prowincje oblegać, ok? Ok, oni tu też nie mają żadnych fortów. 23. Czy wyjdziecie na stolicę? Tak, poszliście na stolicę. A więc, skoro jesteście na stolicy, to my się w tą stolicę wbijemy chyba. Chyba się będziemy wbić. Jak oni to tak szybko odbili? Retreat! Teraz to się przypał zdarzył. Przypał się zdarzył. Okej. Okay. Odbij stolicę. No nie wiem, no, to jakiś szpieg Kajzera musiał tam siedzieć i im bramy otworzył. No, no innego wyjścia nie ma, no. To jest po prostu nieporozumienie. W sumie jak w wami chodzę, weź mi to podziel na pojedyncze staki. Weź tu się rozlej. Tu nie ma żadnych fortów, w tym rejonie nie mają żadnych fortów. Przydałby się jakiś ten, gówniak do oblegania, ale nie mamy żadnego gówniaka, papeta. O kurwa, moje staki pojedyncze. No i właśnie to jest problem robienia tych pojedynczych staków. A, wyparowali. Zniknęli. Podchłani czasu. Jakby go tak Ming zaatakował. Ale kolejny fort stracę. Ale na stolicę nie wejdą, nie wejdą. Jeszcze ani jednej bitwy z nimi nie stracę. Nie, chyba jedną bitwę zrobiliśmy, nie? Jedną bitwę. Dobra, dawaj tu na forty. Okej. Okay. I wy też możecie się na dwa podzielić. Nie wiem, oni mają lepszą armię. Oni powinni fokusować bitwy z nami, a oni całkowicie unikają z nami starcia. Także... Kurde, kolejny fort padł. Ale 39 warscora mamy, o 3000. Gonią też sztaki pojedyncze. Gonią sztaki, gonią sztaki. Gonią sztaki. Bandyty Judaszowe. Gonią. Dobra, cyk, cyk, forciki, nice. To będziesz tam oblegał, z nim zdobędziesz, no i na południe wbijamy.
Dobra, tu stracimy, spoko. Wejdę dla prestiżu. Chodź tu, chodź ty, chodź na ten fort. Okej. Uciekasz, okej. Dawaj na południe. Co możemy przyjąć? Nie skusicie mnie. Nie skusicie. Wyjdziecie dalej na południe. O kurde, jak oni tu się wbili. Kolejny fort padnie. O fuck, czy ja chcę pisować? My szybciej zdobędziemy. Jeszcze jeden fort zdobędziemy i pisujemy chyba. Że wejść tutaj. Do końca życia tymczasowego. Ono długo nie potrwa, zaufajcie mi. Zaufajcie mi, ono długo nie potrwa. 0,42, no 57, dawaj, forty zdobywaj, naprzód towarzyszu. O, administracyjna, nice. Musimy nadgonić, no bo my mamy cały czas tą korupcję przez to, że technologicznie jest przypał. Dobra, mamy forcik. Teraz tak, clear offer. War repsiki chcemy. Chcemy tchakarę. I chyba więcej nie chcemy, co? Chyba więcej nie chcemy. Jak koalicja wygląda? Gównianie. Ona po tej wojnie się rozpadnie. Ile pieniądzów dasz? O kurwa, ty dasz mi wszystkie pieniądze. Dwie prowincje. Okej. Anuluj sobie tritisy z Malakką. To może zamiast trochę tych pieniędzy. Anuluj sobie sojusz z Malakką. O, będzie łatwiej. Okej. Jeszcze power projection poleciał, że walczyliśmy z rywalem. Nice. Dobra wojna. Więc tak weź mi wypierdziel. Aha, bo my jeszcze z tym gówniakiem walczymy. Daj mi dyplomatę jakiegoś. No i można. O, cyk. Proszę, można. Gujrat szedł czy wyszedł z koalicji? O, wyszedł. Mówiłem, że oni będą wychodzić. No ciebie nie zatykałem, bo Mewar ci gwarantuje. Aha, tylko że muszę znowu korować prowincję, no zarąbiście. Okej, no ale warto było, oj cyk. I pożyczkę spłacone, no można. O, proszę bardzo, 20 dochodów. Proszę. Nie wiem też, czy przesadziłem troszeczkę, bo 51% kraju jest pod kontrolą tych Vajaszczyszczaszów, ale oni mega boostują produkcję. Naprawdę, oni mi tak zboostowali produkcję. 25 dukatów z produkcji, gdzie tam startowaliśmy, nie wiem, z 13. Także no sporo pieniążków mi zaoferowali. Myślę, że warto było. A, zapomniałbym. Daj mnie tą armię. Chodźcie się na okręt. Tu zaraz będą tubylcy i trzeba będzie tych tubylców kastrować. Co to jest? 15 autonomii, 102 inflacji. Ile się zbija inflację normalnie? Dwa i pół, zaś... Nienawidzę takich eventów. Dobra, zbij to. Nie chcę podnosić autonomii. Zbij się. Nice. 105. Nie, no oni będą wiecznie siedzieć. Jakby Malaka wyszła z koalicji, to będę przeatakował tą koalicję. Ty, no i co ten? Te mingi się nie rozpadają. No fajnie, że wyzwoli sobie dwóch papetów i oni sobie tutaj żyją, siedzą sobie. Mingi są szczęśliwe. O, kolejny. Kolejne coś się wyzwoliło z mingu. To tam jest jakaś seria eventów, że jak on się nie chce rozpaść, to mu jakieś papety się wytwarzają na siłę. No tak to wygląda. Dobra, armia w dół. Orisa też jest w koalicji, Dobra, ale tu się otworzyła ścieżynka. To jest nasz sojusznik, nie? Nie, to nie jest nasz sojusznik. To jest nasz były sojusznik. Afganistan można by atakować. Czy my chcemy atakować Afganistan? Z Saksonią będziemy graniczyć. W sumie można by w Półwysep Arabski się wbijać. Ale nie, ja potrzebuję punktów. Nie mogę z... Znaczy, klejmiki ofensywne mogą być. O klejmiki jak najbardziej, ale nie będziemy się tam wbijać. Na ratatatata nie mamy klejmiki. Nie mamy klejmiki. Buduj spy network. No i tak to się żyje w tych Indiach, no. Ale spokojnie. Pokaż mi ledger. Jeżeli chodzi o trade nodes, to ze wszystkich znanych trade nodes mamy pierwsze miejsce. Aleksandra jest blisko, ale mamy 26, także spokojnie. Powinno być spoko. Jeżeli chodzi o Malaka wyszła z koalicji. Czy my chcemy się tu wbijać teraz? Wrata tatatapury.
Która kolonia się zrobiła? Coco Island się zrobił. Jeee, wyślij tu. Cyk. Cyk, cyk. Santiren. Okej. Okay. Nice. Bo tu Portugalczycy się zbliżają. Portugalczycy. Co prawda ładnie, naprawdę ładnie ich odcięliśmy. Jemen. Jemen kupił... Co? On podbił tą prowincję, czy on... On kupił od Saklawy, co? Rany, porąbane. Dziwne. Skoruj to. Czy on cały czas fokus na administrację? Nie, tak, cały czas mamy fokus na administrację. Mam wrażenie, że te administracyjne gdzieś mi między palcami uciekają mi to mocno. Czemu ja mogę pożyczki spłacić? Pożyczki. Nie podoba mi się to. Czy my wypowiadamy kolejną wojnę? Tylko co ja z tej wojny zrobię? No nie, chorowanie tego znowu. O, świąteczna wyspa. Jakie te święta mają w Indiach? Nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, co oni świętują. Już desantuj się tutaj. No wszystkie wysepki, jakie były na Oceanie Indyjskim, zostały przez nas zdominowane. Jedyna wysepka jeszcze nie zdominowana to jest Australia i Indonezja. Ale teraz będziemy siedzieć tu w Brunaju w tych się czaić. W ogóle ci trybutariusze Mingu się nie buntują. Ja nie rozumiem, coś jest nie tak, no. Nie podoba mi się to. 1000 dukacików. Ty 1000 dukacików, dawajcie. Czekajcie, dla pewności. Dla pewności. Wiem, że mogłem spłacić jedną pożyczkę, ale to jest ta prowincja. Tak. Tak. I co to jest za event? Czy było warto? Bo tu jakiś event dostanę. Local Trade Power plus 10. Naprawdę. Na 10 lat. Nie wiem, czy było warto. Prestiż większy niż 50, legitimacy wyższe niż 90. To da się zrobić, ale potem. Dostajemy znowu event. Miasto zwycięstwa. Mógłbym skończyć te, mógłbym kolejnego kupca, ale muszę technologię gonić, bo... No korupcja! Halo! O, state'ów znowu jest za mało! O kurwa, żeby was szlak jasny drawił z tymi state'ami. Ile mogę state'ów mieć? Wiecie, że to wszystko kosztuje? Ej, tylko 6 state'ów mi brakuje. Serio, aż taką karę dostaję za brak 6 state'ów? Czemu wy stoicie w jednym stacku, geniusze? Masakra. Dobra, wiecie co? Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek góry, soczysty komentarz. I widzimy się już jutro. Nie wiem, czy znowu nie zrobimy sobie chwilę przerwy. Boże, bo się tu już te global trade'y zbliżają. No powoli się już zbliżają global trade'y. Dobra, cześć, trzymajcie się. Na razie.